Aha. Chyba jestem spóźniona. Nie najlepszy początek jak na pierwszy trening. Idę do trenerki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem twoją nową zawodniczką. Czy bardzo udzielisz mi pierwszej lekcji? Oczywiście. Masz strój? Mam przygotowany. No to super. To zapraszam cię do przebrania się i czekamy. Zaraz jestem. Dużo wysiłku kosztowało mnie założenie tego pełnego rynsztunku, ale teraz poproszę cię, żebyś mnie rozebrała, żebym wiedziała, co na siebie włożyłam. No tak, oczywiście, świetnie wyglądasz, bardzo profesjonalnie, no ale teraz musimy pokazać, co ty właśnie na siebie włożyłaś. Czyli rozepniemy cię najpierw, tak? Rozepniemy bluzę. Bo tu warstw, co nie miara. Tak jest, warstw jest dużo. Od razu możemy przy bluzie, która się chroni, omówić ilość newtonów. Newtony to jest ta liczba, która tutaj jest pokazana na metce. Prostym językiem na 1 cm2 jest kilka kilogramów uderzenia. Z taką siłą można cię trafić i ten strój jest nieprzebijalny. Znaczy, wymagany jest na turnieje tak zwany ochraniacz rękawek. To jest wzmocnienie twojej prawej strony, ponieważ jesteś osobą praworęczną. Dalej masz ochraniacz na piersi, na klatkę piersiową, łącznie z bokami, czyli chronione są również żebra. Nie tylko klatka piersiowa, ale i żebra. To jest góra. Jeżeli mamy się skupić dalej na spodniach, ten sam materiał, czyli materiał kewlarowy, jest ochroną dołu. Czyli spodnie masz z taką samą ilością newtonów. Dalej przechodzimy już do ochrony nogi. Jest to skarpeta. Jak widać, z przodu jest wzmacniana. Jeżeli mam coś powiedzieć o butach, ta skórka, którą tutaj widzimy, to jest wzmocnienie butów, ponieważ wykonuje się różne techniki, kroki w przód, kroki w tył, wypady, rzuty i buty się ścierają. Mają buty być wygodne i mają spełniać taką ochronę nogi, jaką ty tutaj masz i to wystarczy. Rękawica. Rękawica. Rękawicę mamy jedną. Jedną, bo walczymy jedną ręką. Druga ręka jest do przywitania i pożegnania się z przeciwnikiem. Dosyć długi mankiet tej rękawicy, zapinany, jakbyś była przygotowana do walki, przez rękaw przechodziłby przewód. Jeśli chodzi o broń, uchwyt, jest to uchwyt anatomiczny, jest to rączka belgijska, czyli anatomicznie dopasowana do dłoni. Rączka... Czy największe gwiazdy szermierzki mają specjalnie dopasowany, robiony na wymiar? Nie, swoją nie. Rękę? Są oczywiście rozmiary rączki, ale jest to uchwyt albo anatomiczny belgijski, albo uchwyt francuski. Uchwyt francuski jest tradycyjnym uchwytem, prościutki patyczek. My mamy tutaj rączkę belgijską, czyli anatomicznie będzie ci się łatwiej trzymać. Ja ci pokażę, jak masz trzymać broń. Palec wskazujący, do przodu, bardzo ładnie. Do końca. Dokładnie tak, jak trzymasz. Widzisz, jest to uchwyt anatomiczny, ręka dokładnie pasowała się w rączkę. Czyli kciuk jest na wierzchu, palec wskazujący jest pod spodem, a reszta dłoni obejmuje rączkę, tak jak ci wygodnie. Na pewno przyda mi się maska. Oczywiście. Jest to bardzo ważna rzecz, bez tego nie można walczyć. Może zaprezentujemy, co jak tutaj się tak, jak się zakłada. Gumka jest w środku, ona chroni, tak? Chroni, bo maska się rusza, nie może przylegać bardzo, nie może cię nic dusić, więc gumka jest tutaj z regulacją. No i spróbuj założyć maskę teraz. Dwie ręce zakładasz za głowę i mocno kołniesz pod brodę. Musi ci wejść broda w całą maskę, w cały koszyczek maski. Mimo, że jest to strój współczesny, czuję się w nim jak w zbroi. Opowiesz mi coś o historii szermierki? No tak pokrótce mogę powiedzieć, że szermierka sięga XV wieku. Wtedy bronią ćwiczebną na dworach był floret. Myśmy tu prezentowali szpadę. Mamy również szable. Także począwszy od XV wieku cała szermierka przechodzi bardzo poważną modyfikację, aż do czasów współczesnych, gdzie mamy szermierkę sportową. Mamy podział broni. Floret, szabla, szpada. My dzisiaj prezentujemy szpadę. Floret i szpada, tak pokrótce, jest to broń kolna, natomiast szabla jest zaliczana do broni siecznych. Czyli musimy zadać cięcie, żeby trafienie zostało zarejestrowane. Natomiast w szpadzie i we florecie musimy kogoś po prostu ukuć, żeby było rejestrowane trafienie. A od czego najlepiej zacząć? Od floretu, od szpady? Tak jak tradycyjnie kiedyś było na dworach, ćwiczono właśnie floretem różne techniki, tak teraz dzieci powinny zaczynać właśnie od floretu, od rączki francuskiej. Są szpady i florety dziecięce, czyli trochę krótsze niż te, którymi ty tutaj dzisiaj się posługiwałeś. I lżejsze, oczywiście lżejsze. Także zaczynamy od floretu, takie jest moje zdanie. Potem możemy przejść na szpadę lub szablę. Do
lekcji zakładasz maskę. Możesz odłożyć szpadę, użyć dwóch rąk. Połóż szpadę na podłodze. Postaram się jak profesjonalista. Proszę bardzo. Nie odkładając szpady. Szpada obejmuje całe pole trafienia, czyli głowę, tułów, nogi i oczywiście ręce. Gdybyśmy pokazywały floret, szermierz zakłada na tę bluzę, którą masz, jeszcze dodatkowo kamizelkę elektryczną, czyli florecistką jest jeszcze cieplej. I ta kamizelka rejestruje trafienia tylko i wyłącznie ona, czyli bez rąk, bez nóg i bez maski. Pole trafienia we florecie to jest tylko twój korpus. Jeżeli byś miała włosy na kamizelce, to byś dostała ostrzeżenie. A teraz zacznijmy lekcję. Zaczniemy naukę postawy szermierzy od pierwszej pozycji, czyli od frontu w prawo. Ta pozycja, w której stoisz, to jest front w prawo. I teraz, Ania, krok do przodu, tak? Spróbuj podnieść rękę do góry i ugiąć łokieć, dokładnie. Ugnij obydwie nogi. Obydwie nogi i ta ręka, to jest śmieszne, ta ręka sobie tutaj taka luźna wisi, po prostu sobie wisi. I odwróć się troszeczkę do mnie bokiem, tak? Bo walczymy prawą naszą stroną, czyli musisz zmniejszyć pole trafienia. O, dokładnie. Odwracasz się tak, patrzysz na przeciwnika, a rękę masz tu. Bardzo ładnie, dokładnie. Kolana są szeroko, stoisz, możesz nawet troszeczkę większy krok zrobić, bo jesteś wysoka, możesz stać stabilniej. I to jest piękna pozycja szermiercza, naprawdę bardzo ładna. Ania, ja teraz założę maskę i zaczniemy podstawową technikę, czyli proste pchnięcie. Bardzo ładnie stoisz, stoisz w bardzo poprawnej pozycji szermierczej. Możesz pochylić tułów do przodu, dokładnie. I teraz uważaj. Przeciwnik się odsłania, ja jestem twoim przeciwnikiem. Jeżeli opuszczę swoją szpadę na dół, odsłoniłam się, wykonujesz wyprost całego ramienia. Dokładnie. I teraz uważaj, to jest dosyć silne trafienie. Musisz tu rękę zatrzymać. Mhm. Zablokuj w łokciu, ja puszczę palcem i zostawisz. Wyprostuj jeszcze rękę w łokciu. Maksymalnie rękę w łokciu prostujesz. O, nic tam na nogach nie poprawię. Dokładnie. Tak. I wracasz ugięciem ramienia na pozycję. Bardzo ładnie. Spróbujemy to zrobić jeszcze raz. W momencie, kiedy ja się, Ania, odsłaniam, wykonujesz proste pchnięcie. Trochę niżej ręka. Dokładnie, niżej na nogach. Luźno lewa. Bardzo ładnie. Odsłania się. Hop. Bardzo dobrze. I wraca twoja ręka na miejsce. Do pozycji szóstej. Bardzo ładnie. Nogi ugięte, tułów pochylony leciutko. No i proste pchnięcie zaliczone. Ja zaczęłam dzisiaj, mam 20 parę lat i pewnie troszkę za późno na karierę sportową. Powiedz mi, kiedy dziecko powinno zacząć uprawiać szermierkę, jeżeli rodzice, czy już to małe dziecko myśli o karierze sportowca? Jeżeli w treningu sportowym są uwzględnione ćwiczenia wszechstronne, czyli tak zwane, kiedyś się mówiło, ogólnorozwojowe, no to możemy zaczynać w wieku 7-8 lat. Natomiast ja bym zwracała właśnie uwagę na jednostronność tego sportu, więc możemy zaczynać później, ponieważ walczymy jedną ręką, nie przekłada się broni, jest to sport jednostronny. Wszystkie ćwiczenia, które wykonujemy, powinniśmy powtórzyć na drugą stronę. A czy szermierka to zdrowy sport? Na co dobrze wpływa? Przede wszystkim jest to sport długowieczny. Wpływa na wszystko. No i oczywiście kształtuje bardzo charakter, dlatego że, no, sama wiesz, nikt nie lubi przegrywać. Nie znam osoby, która by lubiła przegrywać, a jest to sport walki. Także tutaj kształtujemy charakter, doskonalimy technikę, mamy ogromną satysfakcję z wygranej. Szermierka to sport elitarny. Czy jest też bardzo kosztowny? No tutaj możemy powiedzieć o kosztach od 500 zł za strój szermierczy do 2000. Całość? Tak. To znaczy całość, za bluzę, za spodnie. Do tego dochodzi ten plastron, dochodzi rękawek, także to wzrastają koszty. Maska, no to jest 300 zł podstawowa maska. Oczywiście maski muszą mieć newtony, więc to nie mogą być tanie rzeczy ze względu na odpowiednią ochronę. Buty w granicach od 200 zł do 700, ale bardzo duże są widełki, duża jest rozbieżność cenowa tutaj. Umiem już atakować, ale muszę się umieć bronić na wszelki wypadek. Oczywiście, trzeba umieć atakować i bronić. Pokażę ci zasłonę ósmą. Stań w pozycji szermierczej. Ręka z przodu, ugięta. Zasłona ósma broni od pasa w dół, całego twojego pola trafienia. Czyli jak przeciwnik chce cię zaatakować, nawet na tułów i zejść na dół, wykonujesz taki ruch końcem broni pół koła. Od godziny 12 do godziny 6. Hop, na dół. I wracamy w tę samą pozycję, do pozycji szóstej. I spróbujemy teraz wykonać tę technikę. Hop. I odpowiedź. I próbujesz proste pchnięcie.
Tak jest. Bardzo ładnie. Wykonałaś dwie techniki. Teraz zrobimy to jeszcze raz. Ręka ugięta. Bardzo zdolną mam tutaj uczennicę. Próbujemy. Ja atakuję, ty bronisz się zasłoną ósmą i odpowiadasz prostym pchnięciem. Raz, dwa. Bardzo dobrze. Uginasz rękę, zostajesz zawsze w pozycji. Dwa elementy zaliczone na 5 z plusem. Po krótkiej lekcji musimy się pożegnać. Elegancko. I podajemy sobie ręce nieuzbrojone. Dziękuję, dziękuję to bardzo. To była naprawdę fascynująca lekcja i myślę, że na pierwszym razie się nie skończy. Ja mam nadzieję, jesteś zdolną uczennicą, chciałabym Cię tu widzieć częściej. Kolejny krok to byłoby to jakie pchnięcie, jaka zasłona. Już byśmy coś bardziej skomplikowanego wymyśliły. Dziękuję bardzo. Proszę. Chyba jestem spóźniona. Idę do trenerki. Jeszcze raz. I tak obok. Ciśnij. O, dobrze. Akcja. O, masz. To do dobrze. Znaczy stupnąć w stanie. Nie musi być ta zasłona. Ktoś ci dał jakiś kawałek z medalu. No i ty masz teraz...